Dzisiaj pierwsze od dwóch lat QA na tym kanale. Czołówka, lecimy. Cześć, ja się nazywam Jakub Weremski, witam Was na moim kanale. Dzisiaj, tak jak było zapowiedziane, pierwsze od dwóch lat QA na tym kanale. QA stworzone na bazie Waszych komentarzy. Myślę, że zadaliście bardzo dużo ciekawych pytań, na które staram się odpowiadać na bieżąco, ale też uznałem, że jest parę takich naprawdę fajnych, na które warto nagrać jakiś filmik. Yy, I że taki odcinek QA gdzieś pod koniec wakacji jest fajny. Miał być tak naprawdę dzisiaj odcinek o podsumowaniu wakacji. Ale uznałem, że dobra, dam temu sierpniowi jeszcze te dwa dni, zobaczymy jak się skończy, bo jest tak na granicy pomiędzy tym, że jestem zadowolony albo że nie do końca jestem zadowolony z sierpnia, więc zobaczymy jak te dwa dni przebiegną. Jeżeli wtedy będzie inny wydźwięk odcinka, zupełnie może być. Także zobaczymy odcinek podsumowujący wakacje za tydzień we wtorek, a dzisiaj odpowiedzi na Wasze pytania. Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzi, pamiętajcie o partnerze naszego kanału, czyli tu, lhpl, czyli serwery, domeny i wszystko, co potrzebujecie dla stworzenia swojej alternatywy dla Allegro. Macie w opisie link afiliacyjny, do tego 20% kotrabatowy. Generalnie widzę, że czasami korzystacie z tego. Ja polecam, bo ja korzystam. Już w tej chwili mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wszystkie moje sklepy i wszystkie moje strony internetowe są na lh.pl, bo już nawet nowy, tutaj, nowy sklep liwolok.pl też tam jest. Zajrzyjcie koniecznie do nowego sklepu. Podzielcie się swoimi obserwacjami o nowym sklepie ze mną w komentarzach. Także zapraszam Was na liwolok.pl tam zerknijcie. Nie chodzi mi o to, żebyście coś kupili. Po prostu wejdźcie, zobaczcie jak, czy wam się podoba, jak się wam po nim porusza i napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. Będę bardzo zobowiązany. No bo póki co jeszcze jakieś zmiany możemy tam wprowadzać. A to co tam jest, no to jest taka projektanta moja i trochę Bartka, pracownika wizja na temat tego jak powinien wyglądać idealny sklep. Więc każda uwaga, jeszcze każdy taki feedback z rynku dla nas jest bardzo cenny. I ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do podsumowania do tematu odcinka, czyli podziękowania dla wszystkich wspierających na kanale. Jeżeli chcielibyście zostać wspierającymi, to jest taki tam przycisk wesprzyj, można wspierać kanał. Nie mamy Patronite'a, ale korzystamy właśnie z tego wspierania. Być może z czasem otworzymy Patronite'a i będzie troszkę prostsza ta forma, ale na razie używamy tego wspierania przez YouTube'a. Także zapraszam Was tam. Oczywiście podziękowania dla wszystkich, którzy już wspierają, dla wszystkich subskrybentów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to mi by było miło, gdybyś subskrybował i na pewno by mi to pomogło. Więc jeżeli doceniasz to, co tutaj robię, to, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, udostępniania. No i sami wiecie, co trzeba zrobić z takim odcinkiem, żeby on się w miarę fajnie rozniósł w sieci. Także teraz już zapraszam Was na właściwy odcinek, czyli odpowiedzi na Wasze pytania. Ja sobie tylko tutaj muszę zmienić ekran. I teraz będziemy to jakoś tak próbować zrobić, żeby to strasznie źle nie wyglądało, żebyście mnie dobrze słyszeli. Jonas 2103 i mamy takie pytanie: Jakubie jest. Aha, dobra. Jestem przykładem. Będę wam skracał te pytania. Ja te komentarze czytałem w większości, więc postaram się wam je poskracać. Wy... Jonas generalnie pyta, czy wchodzenie w sprzedaż na Allegro jednostkowych produktów w tym wypadku są to jakieś odlewy gipsowe, tak? Czy to ma sens i jak do tego podejść? No więc w mojej ocenie. Ma to sens, chociaż są to produkty jednostkowe i tu będzie utrudnienie, bo bardzo dużo się będziesz musiał napracować, po to, żeby sprzedać jeden produkt. Gdyby tego kolegę, który to produkuje, udało się nam mieć na jakąś bardziej seryjną produkcję, czyli powiedzmy, nie wiem, 10 jednakowych aniołków, zajączków, króliczków, czegokolwiek, to ty się będziesz musiał dużo mniej narobić, a, a jakby no, korzyść z tego będzie większa, bo raz się narobisz, a sprzedaż 10 produktów. Na pewno jest to bardzo dobry kierunek. Bo, jeżeli kolega, znajomy, fabryka będzie to produkowała dla ciebie, na twoje zamówienie i dla nikogo innego, to twój produkt stanie się nieporównywalny z innymi produktami. Pytałeś też o to, jak ogarnąć Anny. Oczywiście, wchodzisz na GS1 i wykupujesz sobie Anny dla tego produktu, i, i tyle, tak? Mówię, fajnie by było, żeby to nie był jeden, jedna sztuka każdego rodzaju, bo naprawdę się bardzo dużo narobisz i cała Twoja praca pójdzie w to, żebyś zarobił na jednej sztuce, tak? Tam jeszcze będzie ten koszt Anu, ewentualnie koszt jakiejś reklamy, promocji na Allegro. To wszystko będziesz musiał uwzględnić w koszcie jednej sztuki. A najlepiej, jeżeli tych sztuk będzie kilka, bo wtedy ta cała praca i ewentualna kasa na to wydana podzieli się na większą ilość produktów. Oczywiście, jak przygotować ofertę na Allegro? O tym wszystkim już było w na tym kanale, więc nie będę Wam mówił. Pamiętajcie tylko, że w tej chwili dość istotne jest. Dzisiaj dostałem taki raport yy, od jednej z agencji marketingowych, yy, że istotnym staje się dla algorytmu ilość zdjęć. Tak? Żeby tych zdjęć, produktów zrobić jak najwięcej, żeby te zdjęcia były jak najlepsze, jak najładniejsze. Yy, I tyle, tak naprawdę. No, cała reszta jest gdzieś zawarta już na tym moim kanale. Z nowości to jest właśnie ta ilość zdjęć, żeby ją zwiększać. My mamy, jak się okazało, na naszych aukcjach średnią liczbę zdjęć 11 na przedmiot. Podobno to jeszcze nie jest najlepszy wynik w internecie, jeżeli chodzi o sprzedawcę, więc, więc my tutaj będziemy pracować nad tym, żeby było więcej, a Wy też starajcie się i w przypadku takiego aniołka pamiętaj, że musi być sam aniołek i aniołek w jakiejś aranżacji. I na jakimś biurku, i na jakimś, nie wiem, takim stojaczku, tak gdzieś w rogu pokoju. No musisz trochę tych zdjęć zrobić, żeby ludzie sobie wyobrazili, co oni zrobią z tym przedmiotem, jak go kupią. Tak? To jest ważne, że. Żebyś o tym nie zapomniał, tak? Że tak trzeba to rozegrać. Dobra, lecimy z następnym komentarzem. Korado Bart, nasz stały widz. Pozdrawiam. To jest komentarz do akurat filmiku takiego shortcowego, krótkiego, ale komentarz jest fajny. Zysk najlepiej pakować w towar, a nie do banku. I trochę się z Tobą zgadzam, i trochę się nie zgadzam. Tak, bardzo dobrze jest z zysku budować swój magazyn, to jest bardzo pożyteczne dla firmy, ale też nie należy zapomnieć o tym, że budować sobie jakąś poduszkę finansową, to też jest dość istotne dla. Firmy, dla właściciela firmy, tak, że jakaś poduszka finansowa musi powstać, w jakiś sposób te pieniądze trzeba lokować. Nie wszystko w towar, bo jakieś coś się wysypie, to to będzie problem. No, jeżeli nie trafi z tym towarem, na przykład. Okej, okay, kolejny komentarz. Hmm. A, tu mamy bardzo długi komentarz. Ja Was zachęcam do obejrzenia, do przeczytania tego komentarza. Ja go wam nie będę całego przetaczał, nawet się do niego nie odniosę, ale pod filmem. Yy, który ma taką pod chwilę co dalej z Allegro z miniaturką jak teraz sprzedawać na Allegro jest świetny komentarz yy, też naszego stałego widza IGW yy, i przeczytajcie go sobie to jest bardzo długi komentarz bardzo wyczerpująco opisuje proces sprzedaży odświeżanych odrestaurowanych produktów yy, nie chcę go tu przeczytać bo to jakby to ten komentarz nie oczekuje ode mnie odpowiedzi, tak? Ale naprawdę warto, żebyście tam zajrzeli. Hmm, lecimy dalej. Tu mamy komentarz do filmu wszystko.pl. W dużym skrócie komentarz mówi o tym, że no nic tam się niestety nie sprzedaje, że kiepsko i w ogóle, że jest dużo sprzedających, ale bardzo mało kupujących. Tak, i tak, wszystko.pl trochę dawało nam do zrozumienia, że tak to będzie wyglądać i nie należy się tym zrażać, tak? Myślę, że. Inaczej. Mam taką umowę z Wszystko.pl, że gdzieś we wrześniu będę starał się ich namówić na kolejny odcinek. Zobaczymy, czy będą chętni. Jeżeli będą chętni we wrześniu na kolejny odcinek, to coś się pojawi no pewnie bliżej końca września, może października. No bo jak my go powiedzmy w połowie września nagramy, to zanim go wyemitujemy, to trochę potrwa. Ale faktycznie taki był plan Wszystko.pl, żeby najpierw zebrać, zachęcić jak najwięcej sprzedawców. A dopiero potem robić duże drogie akcje marketingowe, żeby ściągać kupujących, tak? Kiedy te akcje marketingowe się rozpoczną, jak będą wyglądały. To, co wiem może już być nieaktualne, a do tego no, jakąś tam nagrywając takie odcinki z taką korporacją, na no, jakieś tam NDJ-ki się podpisuje, więc nie bardzo mogę wam mówić, co wiem. Po prostu dowiecie się tego, jeżeli powstanie kolejny odcinek. Ale pewne akcje marketingowe na nowy rok są planowane. Jakie? W jakiej skali? Nie było tego w tym odcinku, więc, więc nie mogę tego powiedzieć. A do tego jeszcze to, co ja wiem z czegoś, co nagrywaliśmy na początku czerwca. Na koniec sierpnia może być już nieaktualne, więc po co, po co wprowadzać kogoś w błąd? Moje przesłanie jest takie: czekajcie cierpliwie. wszystko.pl to będzie taki format, który się moim zdaniem będzie. Powoli, ale systematycznie rozwijał. Cierpliwie czekajcie. No tu jest komentarz taka szpilka do mnie. Super się Grzegorza słucha. Niestety, Jakub ma taki protekcjonalny ton, że ciężko przejść przez cały odcinek. Ja się z tym zgadzam, tak? Czasami próbuję z tym walczyć, czasami nie. Tak, ja mam taki protekcjonalny ton, mam protekcjonalny sposób rozmowy. To jest niestety wada kogoś, kto od nastu lat zarządza własną firmą i nauczył się, że jego zdanie coś znaczy w jego najbliższym otoczeniu. No i ja tak mam, tak? No, taki, taki mam styl rozmawiania, taki jest też styl tych odcinków, tak, że ja po prostu mówię Wam, tak będzie i wierzcie mi, no, no tak, tak mam. Niewiele da się z tym zrobić. Staram się w tych odcinkach z grzeczkiem jakoś tam równowagę zachowywać. Ale też no, mam świadomość, znowu zabrzmi protekcjonalnie, tak, ale jestem ładnych par lat starszy od Grzegorza, ładnych par lat dłużej w biznesie od Grzegorza. Yy, dużo więcej jakby przeżyłem w związku z tym. I, i faktycznie czasami Grześka tam no, nieładnie pacyfikuje na tych odcinkach, <grym>, ale no, ta, tak to wygląda i ja mam tego świadomość. Jeżeli komuś to nie odpowiada, no przykro mi, ja niewiele na to poradzę. <grym>, tak już jest. Mm. O, mamy komentarz. Czy korzystasz z Ads Express na Allegro? Nie, nie korzystam. Jak już wielokrotnie Wam mówiłem, moimi adsami na Allegro opiekuje się zewnętrzna firma. Ja Wam zupełnie szczerze powiem, że nawet nie bardzo wiem, z jakich narzędzi oni korzystają. Nie pytam ich o to. Póki jestem zadowolony z wyników, póki trzymamy się. Ustalonego budżetu, tak? Ja nie mam zwyczaju ingerować w to, co robi mój zleceniobiorca, tak? Daję komuś zlecenie, ustalamy pewne ramy finansowe, w jakich ten zleceniobiorca ma się mieścić, i ustalamy pewne oczekiwania odnośnie rezultatów. I dopóki zleceniobiorca trzyma się ram finansowych, na jakie się umówiliśmy, i rezultaty trzymają się ram, na jakie się umówiliśmy, to ja się nie wtrącam w to, co taka firma robi, tak? W momencie, kiedy widzę, że coś się przestaje spinać, czyli albo budżety są za wysokie, albo sprzedaż jest za niska, wtedy po prostu wysyłam maila z tym, że jestem zaniepokojony i proszę o wyjaśnienia. Tak? Ale tutaj, jeżeli chodzi o Allegro, akurat yy, nie jestem zaniepokojony poziomem sprzedaży. Tak? Yy, my mniej więcej przewidywaliśmy, jaki będzie poziom sprzedaży w wakacje, yy, bazując na poprzednich latach, statystykach, bazując na poprzednich miesiącach tego roku. Tak, i on jest dokładnie, prawie dokładnie taki, jak przewidywaliśmy. To nie znaczy, że jest taki, jakbyśmy chcieli, żeby był, ale no, trzyma się w tych ramach, które zakładaliśmy, że na obecnym etapie rynku w Polsce ilości pieniędzy na rynku, chęci zakupowej Polaków, tak, a w zasadzie wstrzemięźliwości zakupowej, teraz przychodzącej delikatnej fali optymizmu, tak. Na początku sierpnia tak było widać, że się rynek troszkę ruszył. No, to wszystko są jakieś ramy, które ja sobie potrafię w miarę określić, i, i, w ram i w tych ramach jakby wiem, ile mój zleceniobiorca może wydać pieniędzy i czego ja mogę oczekiwać od rynku. tak? Póki mi się to sprawdza, nie czepiam się, więc sami nie robimy kampanii. Tak samo sami nie robimy kampanii Google Ads, też to zlecamy i również na dokładnie tej samej zasadzie. Oczekujemy takich wyników, dajemy na to takie pieniądze, i jeżeli na zleceniobiorca się z tego wywiązuje, to wszyscy są zadowoleni. I tyle. U kogo robiłeś sklep? No, ponieważ już się wam pochwaliłem tym moim sklepem i powiedziałem nam, że działa, i jeszcze zapraszam was, żebyście tam wchodzi, to mogę też ujawnić, kto ten sklep produkował. Ten sklep robiła firma WBShop. WBShop jest partnerem naszego partnera, czyli LHPL. Stąd też się znamy, tak? To LHPL poleciło mi firmę WBShop, żeby jako Ponieważ oni są partnerami, więc jeżeli nasz sklep ma dobrze działać z ich serwerami, to zaproponowali, żeby to ich partner wykonał i to ich partner wykonał dla nas ten sklep za niemałe pieniądze. Ale no, muszę przyznać, że sklep działa dużo lepiej niż poprzedni, dużo płynniej, jest z nim dużo mniej problemów w tej chwili. Już nawet udało nam się zintegrować nasze zewnętrzne oprogramowanie, które mamy jeszcze. Taką nakładkę na sklep, która łączy nam sklep z naszym programem rozliczeniowym, czyli magazynowym, z Optimum, jeszcze kompletuje produkty, zestawy. Dość skomplikowana nakładka, baliśmy się tego, że o ile nie baliśmy się, że jak powstanie nowy sklep, odpalimy go na nowym serwerze, to jakieś dane zginą, czy coś takiego, bo taką operację już kiedyś raz robiliśmy. Bardzo obawialiśmy się operacji, czy nakładka, która była napisana przez informatyków dla poprzedniego sklepu, w nowym sklepie zadziała zadziałała dzisiaj wreszcie po dwóch tygodniach walki. Yy, okazało się, że to faktycznie jednak ona była dość, dość, precyzyjnie pod poprzedni sklep napisana i w tej chwili miała pewne problemy z łączeniem się, ale udało się to rozwiązać właśnie firma WBShop we współpracy z firmą informatyczną, która nas obsługuje tak i naszym Bartkiem, który to wschodzi próbuje spinać, koordynować. Yy, udało im się to zrobić w tej chwili wszystko działa i działa na naprawdę bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, bo okazało się, że głównym problemem, dlaczego nam to nie chciało działać, było to, że LHPL zapewniło wyższy poziom bezpieczeństwa niż poprzedni nasz serwer. No i informatycy musieli to, nieładnie mówiąc, obejść ze współpracy z LHPL, tak? Czyli jakby oprogramowania musiały zostać wprowadzone inne, jakieś tam porty komunikacyjne, na tym ja już się nie znam. Ale rzeczy, które po prostu nie były przewidziane, yy, gdzie, jakby to powiedzieć, no, LHPL w standardzie dało troszkę wyższy poziom zabezpieczeń niż nasz poprzedni serwer. A nasz poprzedni serwer z kolei, ponieważ dał niższy poziom zabezpieczeń, więc też dla nas był w pewien sposób jakoś wzmacniany tymi portami dedykowanymi, otwartymi jakimiś łączami. Yy, I teraz trzeba było to wszystko przenieść na, na inny serwer. Udało się, działa, jest super. Dziękuję. I, I firmie Nostromo, która to ogarnia, od strony informatycznej, i WB za to, że współpracowało z nami tutaj. Naprawdę fajnie że to wszystko udało. Yy, tu jest komentarz, bardzo miło, nie wiem, do jakiego odcinka. A, do, 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 jak teraz sprzedawać? Że bardzo dobry odcinek. Ja uwielbiam takie komentarze. Jak mi piszecie, że jest bardzo dobry odcinek, to od razu serce rośnie. Yy, yy, następny komentarz. Żadne odkrycie. Alegro to terytorium wojny cenowej, tak. Tak jest, do tego zmierzamy. I tutaj niestety trzeba szukać sobie pomysłów na to, jak nie uczestniczyć w wojnie cenowej. A tu jest taki komentarz, z którym trochę popolemizowałem, rzadko mi się to zdarza. Jakub Jakubowski, 5098, taki nick. W którym pada no, stwierdzenie, z którym ja chyba nie do końca mogę się zgodzić, ale nie chcę czytać całego komentarza. Komentarz jest pod filmem, już wam mówię jakim. Oczywiście również, jak teraz sprzedawać na Allegro. Ten film bardzo dużo komentarzy, jakby waszych, sprowokował i też dużo odpowiedzi. Jakub tutaj pisze w dużym skrócie, że ja zachwalam tak bardzo sprzedaż w sklepie, bo mam taki super produkt i w ogóle. I dzięki temu super produktowi nas stać na to, że gdzieś tam możemy robić reklamy, że możemy się bawić w sponsoring sportowy, tego typu rzeczy. No, tak, jest to jedna strona medalu. Gdyby mamy fajny produkt, zgadzam się z tym, gdyby nie to, że teoria Jakuba opiera się na tym, że my nie mamy konkurencji. No więc, wbrew pozorom, mamy. Livolo ma po pierwsze bardzo dużą konkurencję na rynku, tak? Od szerokiej frazy włącznik światła, no sam każdy z Was, moich widzów jest w stanie wymienić pewnie, no tak pięć to spod palca, tak? Firm, które sprzedają włączniki światła i niekoniecznie wśród tych firm będzie marka Liworu. To jest raz. Potem zawężając mamy włączniki dotykowe, czyli ten nasz segment, tak? Czyli włączniki z panelem szklanym. Tych firm na polskim rynku Niedawno, jak sprawdzałem, było 60 kilka. 60 kilka marek, które oferują... Marek, no dobra, nazwijmy je markami, tak? 60 kilka brandów, które oferują podobny, zbliżony do naszego produkt. Rozpiętość cenowa w tych brandach jest od 24 zł za najtańszy włącznik pojedynczy do 200 kilkudziesięciu za najdroższy, mówimy o włączniku pojedynczym. Livolo plasuje się w granicach 100 z kawałkiem za włącznik pojedynczy. Czyli jesteśmy, nie jesteśmy w środku tej stawki, bo to jest tak, że tych tanich jest bardzo dużo, 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 dużo i potem w miarę jak cena rośnie, robi się coraz mniejsza konkurencja w danym segmencie cenowym. Ten 200 parta wam podałem to jest przykład taki ekstremalny. Potem jest jeszcze jedna marka droższa od nas, potem jest Livolo. Na tym poziomie Livolo są ze 4 marki, potem już wszystkie inne idą w dół. Cenowo. Także jak widzicie, konkurencja mamy ogromną. Nie jesteśmy pod względem y, wolumenu sprzedaży wcale największym sprzedawcą, no bo jak się domyślacie, y, pod tym względem największymi sprzedawcami są ci, jak to w Polsce, którzy są najtańsi. Tak? Jeżeli chodzi o tysiące sztuk sprzedanych, y, to najtańsze się sprzedają, wędu nas się sprzedają setki, powiedzmy, tak, y, w jakim, na przestrzeni czasu, u nich się sprzedają w tym samym czasie tysiące. Więc tu nie jesteśmy najwięksi. Do tego, i teraz już sprowadźmy sobie z dużego obrazka do małego, czyli do samej marki Divolo. Na Allegro jest w tej chwili, jak sobie sprawdzałem w raporcie, takich stale sprzedających 13 sprzedawców marki Divolo znaczy 13 kont, które sprzedają markę Divolo o tak, bo to też nie jest tak, że to są różni sprzedawcy. Jesteśmy my z dwoma kątami gdzie po prostu w trochę inny sposób na dwóch różnych kontach sprzedajemy zbliżony asortyment, ale w innych kompletacjach, żeby to nie było tego to samo. Tak jest nasza największa konkurencja, która sprzedaje na dwóch kontach. Potem jest jeszcze jedna firma, która sprzedaje na dwóch kontach, reszta już sprzedaje po, na jednym koncie. I teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o udział w rynku? Udział w rynku wygląda tak, że nasze konto na Allegro to duże konto, takie sobie nazywajmy, jest. Od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce na Allegro, od kilku lat osiąga wynik w granicach od 40 paru do 60 paru udziału w całym wolumenie sprzedaży na Allegro produktów Iworu. Różnie się to waha. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Jeżeli w przyszłym tygodniu będę robił taki odcinek podsumowań, to pokażę Wam lipiec, sierpień, bo są na tyle inne, że to fajnie wyglądało. Potem na drugim miejscu jest zawsze albo nasze drugie konto, albo konto naszej konkurencji, która też sprzedaje z dwóch kont. Wtedy na trzecim jest właśnie to się albo zmienia, bo my się tam zmieniamy. To drugie z trzecim się zmienia co miesiąc, po prostu, a potem jest już cała, cała reszta. Zazwyczaj Nasze konto numer 1 plus nasze konto numer 2, gdzieś się to sumuje na 60, mniej więcej procent rynku sprzedaży na Allegro. Także mimo dużej konkurencji nasz udział na Allegro jest jednak znaczący. Jeżeli chodzi o produkt Livolo. Sklepie internetowe, gdzie marka Livolo jest obecna, w tej chwili już przestałem je liczyć w Polsce, naprawdę zrobiło się ich dużo. Jak zaczynaliśmy, faktycznie były trzy naprawdę dobre sklepy internetowe z tym produktem. W tej chwili jest tego dużo, no bo w zasadzie każda hurtownia elektryczna, która ma dostęp do produktów, ma już w tej chwili swój sklep internetowy. Tak? Każda hurtownia, która nawet od nas gdzieś kupuje te produkty Livolo, ona je oferuje w swoim sklepie też, tak? no bo, bo czemu mieliby ich nie oferować? I tego jest już naprawdę dużo. Na frazę Livolo w tej chwili tych sprzedawców jest, jest, bardzo wiele. Ale pomimo takiej konkurencji, to nasz sklep Livolo.com.l jest od wielu lat zawsze na pierwszym albo drugim miejscu w wyszukiwarce Google na frazę Livolo w wynikach niesponsorowanych. Oczywiście mówimy o organicznym wyszukiwaniu, tak? My się tu zamieniamy z, z JMC. Zawsze mamy, jakby my, jakby JMC, albo oni są na pierwszym miejscu, albo my jesteśmy. To tak się zmienia, w zależności kto z nas coś fajnego wymyśli nowego w sklepie. Potem mamy drugie miejsce, nasz partnerski sklep Livolo24. Sklep innej firmy, ale bardzo, bardzo jakby taki zaprzyjaźniony z nami wręcz. Funkcjonujemy te, obie te firmy funkcjonują z jednego magazynu, ale są to dwie, dwie firmy. Potem mamy ze dwóch sprzedawców Livolo: jeden kupuje towar od nas, jeden od JMC. I potem mamy, zdaje się, albo na końcu wyników wyszukiwania organicznych, zazwyczaj jako ostatnie z takich sprzedawców, jest jeszcze nasza strona, która nie jest stroną sprzedażową. Taką jest stroną brandową, bo tam opisujemy produkty. Tak? Więc tych wyników wyszukiwania w topce mamy całkiem sporo. No oczywiście, więc zawsze jakieś wyniki Allegro, tak, tego typu rzeczy, ale o tym tu nie mówię. Więc znowu tutaj, jakby informacja dla Jakuba że to nie jest tak, że my nie mamy konkurencji. My tej konkurencji mamy dużo. Tylko gdzieś nauczyliśmy się w ramach w tej konkurencji poruszać, tak, i nauczyliśmy się, że lata sprzedaży marki Liwolo nauczyły nas, że obniżanie ceny, tak, na dłużej niż weekend, no bo robimy jakieś tam promocje weekendowe, ale na dłużej niż weekend po prostu nie ma sensu. Tak, to niszczy rynek. I, i tyle, tak. Dbamy o swoją pozycję w wynikach wyszukiwania, niespecjalnie przejmując się czym tym, czy nasza konkurencja obniża cenę, czy nie obniża. My po prostu dbamy o pozycję, tak? I tyle. Tak. Na Allegro jest trochę trudniej, bo jak ktoś obniży cenę, no to automatycznie algorytm go plasuje wyżej. Trudniej jest utrzymać wasze oferty, ale też jest naprawdę wiele sztuczek, żeby te wasze oferty, ja te wszystkie sztuczki wam opisałem tutaj na kanale, tak? Żeby te wasze oferty poszły wyżej, pomimo tego, że ktoś ma tam niższą cenę i żeby to były widoczne tak, ja nie mówię, że jak będziecie drości to ktoś to kupi, tak, ale ważne żebyście byli widoczni, bo wtedy zwiększacie szansę, że, że ktoś to kupi więc to takie wyjaśnienie jakby skąd, czemu ja tak bardzo zachwalam sklepy internetowe bo wiem, że mając sklep internetowy daje się go wysoko spozycjonować, jest to do zrobienia i nie jest to aż tak bardzo trudne, tak ale trzeba mieć marżę, żeby móc inwestować na przykład w reklamy Google, tak Następne pytanie. Czy ceny, czy ceny produktów masz takie same na Allegro, jak i w sklepie? Tak, mam takie same. Yy, I je trzymamy. Na Allegro nie robimy żadnych promocji. Po prostu tam są ceny katalogowe i, i tam trzymamy ceny. W sklepie internetowym zawsze tego, że mamy niższe koszty. Raz na jakiś czas robimy jakieś weekendowe promocje albo, nie wiem, jakąś mikołajkową promocję coś takiego, tak? żeby troszkę. Po, Przyciągnąć ludzi do sklepu, ale wyjściowe ceny mamy dokładnie te same Allegro i sklep. Nie chcemy, w naszym przypadku to jest trochę tak, że my bardziej dbamy o markę niż o sprzedaż. Wiadomo, że sprzedaż jest ważna, bo z tego żyjemy, ale bardziej dbamy o to, żeby nie zaniżać ceny marki, tak? Jeżeli przyzwyczajimy klientów, mając na przykład niższe ceny w sklepie niż na Allegro, do tego, że. Normalną ceną jest cena katalogowa minus 10% powiedzmy to tak naprawdę zaniżamy wartość produktu w opinii klienta. Tak? Klient osób będzie uznało, że, no, że to jest normalna cena i już przestanie dla niego się cena katalogowa. Bo, kiedy utrzymujemy ceny katalogowe we wszystkich jakby kanałach sprzedażowych tak? zarówno tutaj na miejscu, w sklepie naszym, yy, w sieci, w sprzedaży takiej ofertowej, nazwijmy to tak jeżeli utrzymujemy ceny katalogowe zawsze takie same, to utrzymujemy również świadomość wartości produktu u klienta. Wartości wyrażonej w złotówkach. Następne pytanie. To jest pytanie od majki. Długi nick, ale zaczyna się od majki. Z takim ładnym zachodem słońca. Jak mam zawieszoną działalność, to mogę spróbować handlować przez internet bez wznawiania działalności. Możesz robić, co chcesz, ale nie możesz wystawić żadnej faktury, żadnego paragonu ani niczego. Więc formalnie możesz, próbować, możesz czynić przygotowania do sprzedaży. Tego ci nikt nie zabroni. Nie wolno ci nic sprzedać, no bo sprzedaż czegokolwiek powoduje obowiązek wystawienia dokumentu. Ok, następny komentarz. Karol Kolt. Tak, Karol Kolt. Mam pytanie odnośnie sklepu internetowego. Czy warto iść w platformę typu Shopper, czy lepiej. Swój własny sklep. No, każdy, kto widział odcinek z PAKU Studio, czyli z Damianem Pakulskim. Mam nadzieję, że nie pomyliłem teraz imienia. Jakby zostało to rozebrane na części, tak? Czyli, a kto nie widział, to proponuję obejrzeć, bo to ważny odcinek. Platformy typu shopper, czyli takie platformy. Hmm, SAS, o tak, SAS. Te platformy mają pewne ograniczenia, czyli nie możecie tam zrobić wszystko, co chcecie, ale jeżeli będziecie robić jakieś nietypowe działania optymalizacyjne, to taka platforma Wam tego nie zapewni, bo nie możecie grzebać w kodzie. Więc, więc pewne rzeczy tam po prostu nie przeskoczycie. Do tego platforma typu SAS jest fajna, ale dopóki macie pieniądze, bo co miesiąc płacicie, bądź kiedy z jakiegoś powodu skończy Wam się kasa. No to po prostu wyłączą wam ten sklepik i tyle z tego będzie. Tyle mieliście firmę. Tak, teraz platformy mm, typu Presta, y, WCommerce, tak? tego typu rzeczy. Po pierwsze, płacicie raz, oczywiście dużo więcej, ale płacicie raz i macie swój sklep na serwerze. I w najgorszym wypadku jedyne co Was interesuje, to zapłacić raz w roku za serwer, tak? Czy tam raz w miesiącu, w zależności od tego, ile płacicie, ale zazwyczaj raz w roku się płaci za serwer. I są to dużo mniejsze pieniądze, i nieważne w sumie, tak naprawdę liczy się przestrzeń dyskowa, jaką tam macie, wykupioną, a nie liczy się yy, to, ile sprzedajecie, jak na niektórych sasach, albo ile macie ofert, jak na niektórych sasach. Tak? Więc y, tutaj to jest lepsze. Dwa, kończy Wam się kasa, dalej macie ten sklep, bo musicie tylko zapłacić za jego utrzymanie na serwerze i tyle. Trzy, wszelkie zmiany, jakie chcecie robić. Wyglądu, optymalizacji, zmiany w kodzie, integracji z różnymi aplikacjami, oprogramowaniami, to jest wasz sklep. Jeżeli tylko znajdziecie człowieka, który potrafi to zrobić, to on wam to zrobi i nie będziecie musieli się pytać nikogo o zgodę i czy w ogóle jest to możliwe. Więc planując, testując jakiś produkt, tylko jeżeli chcecie zrobić tylko test, to platforma sasowa typu Shopala. Jeżeli chcecie, jeżeli już macie przetestowany produkt, chcecie swój własny sklep, po to, żeby mieć swoją własną platformę, to moim zdaniem zdecydowanie albo WooCommerce, albo Presta. WooCommerce z doświadczenia dużo tańszy. Presta, no jednak, dla mnie trochę fajniejsza, bezpieczniejsza, daje troszkę więcej możliwości. No jest bardziej takim, nie chcę powiedzieć, że dopracowanym systemem, ale jednak jest systemem nastawionym na trochę większe przedsięwzięcia niż WooCommerce, w związku z tym ma troszkę takich rozwiązań ciekawszych, ale uczciwie trzeba powiedzieć, droższa w postawieniu i droższa w obsłudze, tak? Czyli jeżeli coś trzeba w preście zmienić w kodzie, to dużo trudniej znaleźć kogoś, kto to zrobi i jakiekolwiek aktualizacje, które chcielibyście komuś zlecić, też będą Was dużo więcej kosztowały. Ale ja wolę preste, bo jest po prostu taka bardziej profesjonalna. znaczy W mojej ocenie oczywiście. No dobra, to będzie koniec tego QA. Jest oczywiście tych komentarzy jeszcze dziesiątki, 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 ale chciałbym. To, to był taki test. Teraz zadanie dla Was. Jeżeli pod tym QA napiszecie jakieś fajne pytania, to zrobimy następne QA za jakiś czas. I chciałbym stworzyć taką zasadę, że raz w miesiącu na tym kanale pojawia się właśnie taki odcinek QA. Stworzone na podstawie pytań zadanych pod poprzednim odcinkiem QA. Czyli pod dzisiejszym, dzisiejszy był pierwszy, zrobiony na podstawie waszych komentarzy. Pod dzisiejszym wrzucacie pytania do następnego QA, na które zrobimy odpowiedź. No, jeżeli będą jakieś bardzo pilne, to szybciej, ale planowo chciałbym, żeby to był ostatni wtorek września. Tak, to jest jakby informacja tutaj. Teraz jeszcze jedna informacja ważna dla wspierających na tym kanale. Drodzy wspierający, ponieważ jesteście i chciałbym to jakoś wam jakby dać coś od siebie, wam oprócz tych treści, za, za wspieranie, więc też dla was będzie takie specjalne QA, a tak w zasadzie to nawet nie będzie QA, to będzie spotkanie na, spotkanie taki live, tak? Na, na YouTubie. I chciałbym takiego live'a z wami robić raz w miesiącu. Czyli raz w miesiącu będzie dostawali takie będzie dostawali powiadomienie, że jest live dla wspierających. Wtedy, w małym gronie zaangażowanych jakby odbiorców, sobie pogadamy, odpowiem wam na wasze pytania. Te live'y ja nie będę do nich przygotowywał jakichś tematów. To po prostu będzie na zasadzie: będę odpalał transmisję, coś tam pogadam, przywitam się i tutaj już wasze interakcje wchodzą. I rozmawiamy sobie o tym, co Was na bieżąco boli. Taki jest mój plan, żeby od września coś takiego wdrożyć. Czyli raz w miesiącu live, nie live, tylko QA dla wszystkich widzów takie po prostu tu zadajcie pytania, i raz w miesiącu na żywo dla wspierających się będziemy spotykać. Może to zachęci więcej do wspierania tego kanału. Ale to nie taki jest cel. Cel jest taki, żeby się z wami pospotykać, trochę lepiej was poznać, bo parę osób z tych wspierających z komentarzy znam, ale jest już was też na tyle dużo, że nie wszystkich znam i chciałbym zobaczyć was na, yy, no na takim spotkaniu na żywo. Yy, teraz dalej. Na żywo, na otwartym kanale. Będą pojawiały się takie filmiki, jak trochę ogarnę się z czasem, bo od 1 września. Mam pewien plan na pewne zmiany tutaj, ale to zobaczycie. Jeżeli 1 września zobaczycie jakiś zupełnie nowy odcinek o zupełnie dziwnej godzinie, to znaczy, że plan wystartował. Jeżeli nie zobaczycie, to znaczy, że jeszcze mi się nie udało zrobić nowej serii i że wystartuje kiedy indziej. No ale dobra, to tak powiedziałem Wam, że nic nie powiedziałem. Dobra, na razie trzymajcie się, cześć.